Dobry wieczór, czy dzień dobry? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Anna Lachowska. Remigiusz Wróbel. Fundacja Przemocy. Temat, który omawiamy, to jak będąc autystycznym małolatem, młodym dorosłym, znaleźć sobie towarzystwo, żeby się nie czuć samotnym. To jest temat, który mi się w koszmarach śni do dzisiaj. Było mi bardzo ciężko dźwigać moją samotność, a samotna byłam bardzo. Jako dziecko, jako dzieciak nastoletni, potem to się zaczęło trochę zmieniać, ale ja tę samotność odczuwałam w prawie każdym momencie, w którym koło mnie nie było kogoś życzliwego. A więc kiedy jeździłam do domu, do rodziców, gdy już dom rodzinny opuściłam, czy nawet w środku tygodnia, po prostu po powrocie ze szkoły. To był taki askaban, takie poczucie samotności i braku przynależności, że ja dostawałam autentycznego świra. Chodziłam godzinami po ulicach mojego miasta, jednego, drugiego, trzeciego, bo często się przeprowadzaliśmy. Chodziłam i szukałam. Sobie nuciłam pod nosem, chodzę i pytam, gdzie jest moja szubienica. Moja rozmówczyni sprzed kilku dni próbuje metody, która wydaje się dość oczywista. To znaczy po pierwsze utrzymywanie znajomości ze szkoły, przy czym nie jest usatysfakcjonowana. I po drugie nawiązywanie znajomości przez internet. Co do znajomości ze szkoły. Ja miałam szczęście w szkole średniej już spotkać jakichś ciekawych ludzi w mojej klasie, ale ja byłam w klasie mocno sprofilowanej, w szkole mocno sprofilowanej, więc mogłam poznać i do dzisiaj te znajomości w jakiś tam sposób się utrzymują, ale mówię tylko o mojej pierwszej szkole, bo z moich pozostałych czterech znajomości się nie utrzymały. W pierwszej szkole byłam w klasie humanistycznej, mieliśmy sporo języków obcych też. Jakieś podobne zainteresowania nas łączyły, jakiś podobny taki artystyczny temperament. Zresztą przyjmowano nas też do tej klasy na podstawie nie tylko wyników egzaminów, ale też rozmowy kwalifikacyjnej i wybrali jakiś taki specyficzny typ ludzi, tak samo było na studiach. Więc tutaj pod tym względem miałam dobrze, natomiast w szkołach, które się wydawało, że dostarczą fajnego towarzystwa, czyli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 KONT w Warszawie, do obu z nich chodziłam. Jakoś wcale ten parametr zabuntowane i inteligentne nie wystarczyło do tego, żebym ja stworzyła jakieś relacje. I ja podeszłam w którymś momencie do budowania sobie grupy społecznej w sposób bardzo naukowy i rzetelny. To znaczy, ja słuchałam, o czym rozmawiają ludzie, chodziłam na papierosa, tam gdzie wszyscy ze szkoły chodzili na papierosa i słuchałam, o czym rozmawiają. Wyłapywałam nazwy miejsc. No i takim bardzo, bardzo znanym, wówczas bardzo popularnym miejscem była Baszta przy Rondzie Waszyngtona w Warszawie. Nie wiedziałam, gdzie jest Baszta, ale potrafiłam sobie znaleźć Rondo Waszyngtona. Więc tam po prostu pojechałam i siedziałam. I patrzyłam, czy są ludzie, którzy potencjalnie mogą mnie zainteresować. Tam się przewijali też ludzie z mojego pierwszego liceum oraz z tych kolejnych, bo z mojego pierwszego liceum bardzo dużo osób lądowało w końcu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii pierwszym albo drugim. I ja siedziałam dotąd, aż mogłam się wbić w jakąś rozmowę z jakąkolwiek wypowiedzią. Ja tam przyjeżdżam po prostu codziennie.
Patrzyłam na tych ludzi, w których zachowaniu, nie wiem, było coś, co było mi bliskie. No dzisiaj to wiem, że po prostu wyłapałam aspergerowców, oni wyłapali mnie. I pozwalałam sobie rzucać komentarz. Jeśli ktoś cię widział ileś razy, to nawet jeśli się nie odezwałeś, to on podświadomie zaczyna myśleć, że ty musisz znać kogoś z otoczenia. Potem tak samo robiłam z klubami. Jeśli w jednym klubie, na imprezie, porozmawiałam z kimś chwilę i usłyszałam, gdzie on chodzi, to ja powiększałam po prostu swoją listę klubów, do których chodzę, o te imprezy, o których ten ktoś wspomniał. Zwyczajnie. Byłam dostępna więcej niż jeden raz. I dlaczego to jest skuteczniejsze w przypadku aspergerowców niż w przypadku osób neurotypowych? Dlatego, że my nie uprawiamy small talku, nie jesteśmy ciekawymi rozmówcami dla na przykład większości osób z naszej klasy. Po prostu nie. I nigdy nie będziemy. Nie będziemy umieli pociągnąć tej towarzyskiej rozmowy, której jest fajnie, wszyscy się śmieją. My będziemy umieli to zrobić z aspergerowcami. Natomiast jeśli z tymi samymi tekstami, jeśli z tymi samymi żartami wypalimy do osób neurotypowych, to po prostu wszyscy się na nas popatrzą i stwierdzą nerd, geek, dziwak, w ogóle what the fuck. Tak naprawdę jakby nam nie chodziło wcale o dobrą zabawę. Tylko, że jakby zarysowałaś taką opozycję, tak, że dla tych osób tak zwanych spoza tak zwanego spektrum te emocje, ta fajna atmosfera, to bycie mniej czy bardziej, ale zawsze jednak cool i tak dalej, musi być na pierwszym miejscu. Zawsze jest to takie intuicyjne patrzenie na drugą osobę, czy ona jest w ogóle w twoim stadzie, czy ona w ogóle jest wystarczająco funky i tak dalej, żeby w ogóle, wiesz, można było z nią rozmawiać. To jest bardzo nieprzyjemne. A nam też dokładnie tak naprawdę o to chodzi. Tylko właśnie, w ogóle w drugiej kolejności. Znaczy nam to samo chodzi. Wiesz co, mam wrażenie, że w innej jakości, na innych parametrach w ogóle. Potem przykład świetnie zawartych znajomości. Chciałam kiedyś pójść sobie na jakiś dark independenty. I nie było za bardzo w Warszawie niczego w kotłach na darkach, jak podeszłam do drzwi, słyszałam Tina Turner i zawróciłam. No i znalazłam gdzieś głęboko w internecie, że w malutkim klubie Pawiarnia na Pradze jest jakaś impreza elektroterapii. Nie słyszałam o klubie, nie słyszałam o cyklu imprez. Pojechałam, faktycznie klubik malusieńki, ale impreza super, fantastyczna muzyka, świetna. Więc potańczyłam sobie, kupiłam sobie jakiegoś drinka, siedzę sobie i siada koło mnie koleś. I siada jak taki, tak się do mnie zwraca, jak jakiś taki ambasador. I pyta się, a ty tu kogoś znasz? Mówi, nie. On tak na mnie patrzy. Mówi, a powinna? Mówi, no bo wiesz, bo my się tu wszyscy znamy i my tylko ciebie nie znamy i tak się zastanawiamy, skąd ty się urwałaś. No i patrzę po tym klubie i faktycznie, no, wszyscy mniej lub bardziej się na mnie patrzą, on faktycznie przyszedł jako jakiś taki rzecznik. No i powiedział kilku osobom, że skąd ja się urwałam, czyli że zupełnie z choinki i że bardzo mi się to podoba. No więc ludzie postanowili po prostu mnie poznać. Na następną tę imprezę przyszłam już siostrami chyba, z kimś tam, już weszłam jak do siebie. I już byłam przywitana przez kilka osób i to są moi znajomi do dzisiaj. I wiecie, gdyby to były osoby neurotypowe, to one przede wszystkim nie zrobiłyby imprezy w mikroklubie, nie robiliby mikroimprezy dla zasady. Oni robili naprawdę mikroimprezy, naprawdę po to, żeby robić imprezy, żeby zorganizować w swojej grupie znajomych. To już jest charakterystyczne.
Bo oni w ogóle nie stawiali na marketing, tylko oni robili po prostu dobrą muzykę i dobrą imprezę. Czyli stawiali w zasadzie na, tak nazwijmy, produkt, który na pewno się sprzeda w ekskluzywnym towarzystwie. Tak, przy czym w ogóle nie próbowali go sprzedać. Rozumiem, tak, tak, to tylko określiłem. Wiadomo, w zasadzie to wiadomo, że nie chodziło wcale o jakąś sprzedaż. Tak. I oczywiście elektroterapii ma już kilkanaście lat i ma się bardzo dobrze. Natomiast wtedy to w ogóle nie o to chodziło. Ja też robiłam imprezy w tym czasie, tylko robiłam u siebie w domu i też chodziło o to, żeby je organizować, a nie o to, żeby na nich być. Więc jeśli trafiłam w autystyczne towarzystwo, to oczywiście, że zostałam zobaczona i wszyscy się teraz zastanawiali, ciekawe, czy ona w ogóle wie, gdzie jest i w ogóle kto to jest i w ogóle ciekawe, jak ona się tutaj czuje, nie? Więc jeśli się dowiedzieli, że ja się czuję tutaj świetnie i nie wiedziałam, że trzeba kogoś znać i nikogo nie znam i przyszłam sobie na imprezę, w ogóle o drugiej chyba w nocy wbiłam, bo chciałam, bo fajna muzyka, to od razu wyłapali, że jestem swoje i zaczęli mnie od razu traktować jak swoją. To by z ludźmi neurotypowymi nie przeszło. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ludzie neurotypowi nie zrobiliby takiej, nie zrobiliby tak wydarzenia. Albo postawili na marketing, albo na jakiś znany klub. Albo by się wbijali, żeby grać gdzieś, gdzie impreza już się ma lepiej, tak żeby się wypromować jakąś znaną w ogóle normalną, tak zwaną ścieżką. A nie robią sobie w ogóle, nie wiadomo, w jakimś pubiku wręcz, swoją imprezę się w ogóle nie przejmują, czy to się w ogóle zwróci, czy to się w ogóle będzie podobało. Wywalone na to mają. Oni sobie robią. I to jest bardzo ważny element. Drugi. Pierwszy to jest to, czy złapiesz abstrakcyjnie kontakt. Mamy specyficzne, abstrakcyjne poczucie humoru. I zauważcie, że mamy coś takiego, że nam pasują ci ludzie, którzy od razu są bezpośredni. Rzadko się przedstawiam. Ja zawarłam wiele bardzo ważnych znajomości, gdzie na przykład na drugim, trzecim spotkaniu w ogóle było pytanie, to jak ty masz na imię. Ale już wiedzieliśmy o bardzo ważnych rzeczach dla tego człowieka. Zrobiliśmy już z nim już pół beczki soli, zdążyliśmy zeżreć, zanim przyszło nam do głowy się dowiedzieć w ogóle, jak ten człowiek ma na imię. Czyli to znowu jest pokazane, jaką wielką szkodę w zrozumieniu tego, czym jest zespół Aspergera, wyrządzają te powszechnie znane i cały czas powtarzane kryteria typu w ogóle brak kontaktu wzrokowego, jakieś trudności w komunikacji. Naprawdę to tylko i wyłącznie wygląda dla osób z zewnątrz, które z naszego z kolei punktu widzenia, który powinien się liczyć, a się nie liczy, bo jeszcze za mało się o tym mówi, na który to punkt widzenia w ogóle nikt nie zwraca uwagi. Na punkt istnienia w ogóle. Na punkt istnienia. Nie trzeba w ogóle do nas podchodzić z nie wiadomo jaką obawą, czy w ogóle będziemy skłonni do rozmowy, jak zareagujemy, bo nie jesteśmy, już sobie tutaj zażartuję, jeżeli jesteśmy dziwakami, to na pewno nie w takim względzie. A poza tym, o dziwo, my bardzo lubimy bezpośredniość. Bezpośredniość w znaczeniu niekoniecznie, owszem, faktycznie, nie u każdego tak jest, niekoniecznie bezpośredniość w znaczeniu utrzymywania na przykład kontaktu wzrokowego, ale bezpośredniość w znaczeniu odrzucenia konwenansu. Ja też wielokrotnie miewałem znajomości, znaczy miewałem, to nie dlatego, że trwały krótko, tylko dlatego, że były nieregularne. Były nieregularne, bo stosunkowo rzadko poznawałem kogoś w spektrum. Więc miałem znajomości, kiedy ja orientowałem się też po kilku spotkaniach, czy w ogóle po jakichś tam tygodniach, że nie znam czyjegoś imienia i nawet dopiero wtedy mi to wpadało do głowy, tak? I w ogóle czyjeś imię to jest, może być nadane, sam sobie ktoś może nadać imię, tak? Ostatnio poznaliśmy chłopaka, który
sobie zmienił imię na takie, które sobie sam wymyślił, jest zupełnie niepolskie. Tak chciał, tak ma. Pozdrawiam Wolgarda. Moje znajomości zawierane w klubach nie przetrwała żadna, nie rozkwitła żadna, w której ktoś najpierw chciał wiedzieć, jak mam na imię, potem dlaczego przyszłam na tę imprezę, czym się zajmuję na co dzień. Prędzej czy później ja zrobiłam coś, co po prostu tą osobę wprawiło w kompletną konsternację, w zażenowanie i już tak nie chciała. Ja nie byłam wystarczająco fajna. I o tym będziemy kręcić drugi film. O tym, że ja nie byłam wystarczająco fajna. Dziś wiem, że te osoby nie były dla mnie wystarczająco fajne, w ogóle nie chciałabym z nimi znajomości. Ale to było w czasach, kiedy inaczej na wszystko patrzyłam. Inaczej głównie czułam, a mniej rozumiałam z tego wszystkiego. Natomiast znajomości, kiedy ktoś po prostu siada koło mnie i zaczyna gadać, jakbyśmy się dobrze znali, przetrwały do dziś, mniej lub bardziej, ale istnieją. I zauważcie, aspergerowcy, że ci ludzie są dla was fascynujący. Fascynują, podobają nam się, interesują nas ci ludzie, którzy siadają i mówią coś kompletnie abstrakcyjnego i pytają cię od razu o coś ważnego. To znaczy nie tyle abstrakcyjnego w znaczeniu nie wiadomo co, tak, tylko że jest to dla większości społeczeństwa, to byłaby abstrakcyjna sytuacja. Tak? O to chodzi. Ale my lubimy mięso. I nie ma co się zastanawiać, jak podtrzymać rozmowy z tymi, z którymi rozmowy na mnie idą. Z aspergerowcami możemy sobie siedzieć w ciszy i ona nie jest krępująca. Z neurotypowymi jest potwornie krępująca. Jeśli więc czujesz młody aspergerowcu krępującą ciszę w czyimś towarzystwie, to daj sobie spokój, nie marnuj swojego czasu i swojej energii, swoich nadziei i swoich uczuć na utrzymywanie relacji z kimś, z kim cisza jest krępująca. Bo to twoja wtedy jedna z głębszych twoich warstw obczaja tę sytuację i mówi ci, to jest krępująca cisza, masz prawo czuć zażenowanie, masz prawo czuć się skrępowanym, bo ta twoja warstwa gdzieś tam głęboko już rozumie. To nie jest, jak to się mówi, ten vibe. Ten człowiek nie ma tego vibe'u. W tej głowie tam się teraz nie dzieje nic, co zaowocuje w niedalekiej przyszłości fajną, intensywną, ciekawą, owocną rozmową. To się widzi. Zresztą jak nas też oglądają ludzie, na pewno tak jest, nie jest to w ogóle aroganckie stwierdzenie, na pewno nas oglądają przede wszystkim osoby autystyczne, bo dla takich jesteśmy interesujący i wyglądamy na osoby ambitne, charyzmatyczne, interesujące, jest bardzo fajnie, jest bardzo miło. I życie jest proste, trzeba się cieszyć, czerpać z niego przyjemność. Łączmy się. A drugi punkt bym teraz omówiła, ale przyszło mi do głowy jeszcze coś. Podczas tych takich niekończących się spacerów w poszukiwaniu nie wiadomo czego, gdzie potrafiłam jednego dnia przejść 20 km, szukając no jakiegoś takiego, wiecie, światełka w okienku w mrocznym lesie. Jak naprawdę otworzycie sobie głowę, to będziecie mogli zobaczyć na ulicy drugiego takiego, który też tak łazi. W ten sposób też nawiązałam kilka znajomości. Trwalszych lub mniej trwałych, ale jeden poszukiwacz drugiego poszukiwacza zauważy. Często zagada. Ja wiem, że dzisiaj może jest już troszeczkę inaczej niż kiedy ja byłam małolatą,
ale dziwacy pozostają dziwakami i my zawsze będziemy preferowali niekonwencjonalne zachowania. Tylko wiecie, teraz widzę powrót do subkulturowości, bardzo taki mocny. Za moich czasów, czyli w latach 90., ten subkulturowy wygląd też był bardzo istotny, to potem jakoś tak osłabło i teraz widzę, że znowu wróciło, może w trochę innych proporcjach. U nas najwięcej było punkowców na ulicach, wśród was to ja najwięcej widzę gotów i jakoś mniej lub bardziej z tą subkulturą ludzi powiązanych. To nie jest dobra kategoria. Mi się wydawało, kiedy miałam 12 lat, że jeśli ktoś też jest punkowcem, to my złapiemy wspólny język. I okazywało się bardzo często, że nie. Ja w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi. W mundurek wbije się całe mnóstwo lamusów, którzy wbiją się w mundurek po to, żeby przynależeć do grupy. A jeśli jesteś aspergercem, to tobie nie zależy, że przynależeć do jakiejś grupy i w mundurku ci nie po drodze. Tobie zależy na tym, żeby mieć swoje stado, swoje plemię, a rozpoznasz je po czym? Po pokrewności. Słuchajcie, ja się śmiałam z dziewczyn, które miałam w mojej pierwszej szkole, bo one były dla mnie lamuski. I to, co one mi zaprezentowały, kiedy ja miałam problemy poważne z nauczycielami, i to, co zaprezentowali mi umundurowani, zbuntowani, to był taki szok, zupełnie mi się odwróciło w ogóle wartości. Ja z lamuskami do dzisiaj się przyjaźnię, to już ponad 25 lat. A z moimi umundurowanymi, zbuntowanymi z liceum nie utrzymuję kontaktu, nie widzę sensu. Więc nie miej oporów, nie miej obaw przed wyrzuceniem z siebie swoich najbardziej pokręconych, śmiesznych, przypałowych myśli i pomysłów. Jeśli to padnie na odpowiedni grunt, kogoś, kto to podłapie, to trafiłeś. A jeśli wywoła konsternację, to nieważne, ile dreadów, soczewek w oczach, nie wiem, wydzieranych czaszek na szyi ma ten człowiek, tylko mundur. Nieważne też, jakie muzyki słucha, to mi też się wydawało strasznie ważne, że to, jakie muzyki ktoś słucha, wiąże mnie z nim jakimś typem wrażliwości. Może no, tylko ją sobie puszcza. Więc to, że ktoś słucha takiej samej muzyki jak wy, to nic nie znaczy. Kolejny sposób, w jaki możecie intuicyjnie szukać znajomych, to są fora internetowe, grupy internetowe, głównie grupy na Facebooku o tematyce autyzm na przykład, albo depresja, autyzm, nerwica, fobia społeczna. Wiem do czego zmierza takie sobie wzajemne postowanie i poklepywanie się po ramieniach w komentarzach, tak? No ja też tak mam, spotkajmy się tutaj na paradzie LGBTQ Pride, a tutaj mamy Dzień Autyzmu i wyskakujemy na piwo, chociaż cały rok siedzimy w domu i umieramy z depresji, to w ten jeden dzień pójdziemy na piwa, jesteśmy taką fajną alternatywką, że na pewno się napierdolimy, bo inaczej tego nie można określić. Na drugi dzień będziemy sobie tutaj fajnie opowiadać, jacy to jesteśmy jednak towarzyscy, prawda, jaką fajną społeczność utworzyliśmy. Jezu, potem... to jest po prostu, ale to przynależy do każdej generacji. To nie jest nic niezwykłego. A potem się pokłócimy i będziemy płakali, dlaczego ludzie tacy są. Dlatego, że się wokół dziwnych rzeczy próbują jednoczyć.
wokół rzeczy, które są zupełnie zewnętrzne, takie jak to umundurowanie. I powiem teraz coś, co będzie już bardzo niepopularne i będzie znowu wieszanie psów na Lachockiej i w ogóle na Przemocnie. Wiecie co? Jak ja byłam nastolatką, to głównie się było pankowce. A wy jesteście strasznie LGBT. I ja jestem w różnych grupach dla rodziców. U mnie z kolei w moim pokoleniu się było hipsterem, a już dzisiaj też już nie ma hipsterów młodych. W wielu grupach dla rodziców rodzice się pytają, rodzice się podśmiewają z waszej niepewności płciowej. Dlaczego się podśmiewają? To znaczy, rodzice robią sobie bekę z tego, że teraz większość dzieci musi przejść przez etap dysforii płciowej, ponieważ jest to po prostu znak buntu waszego pokolenia i tyle. I oczywiście pewnie iluś osób to dotyczy. Natomiast w waszym pokoleniu tak masowo to dotyczy i to jest taki straszny problem, jak w naszym pokoleniu niezrozumienie przez poprzednie pokolenia, bo wiecie, my się buntowaliśmy przeciwko pokoleniu Yuppies. Yuppiesi to były takie młode wilki z lat 90., które robiły karierę w latach 90. To byli moi rodzice. To było pokolenie moich rodziców, więc my byliśmy punkowcami, mówiliśmy no future i w ogóle nikt nas nie rozumiał, byliśmy brudasami. Okazało się jednak, że hasło no future z lat 70. jednak miało jakąś przyszłość w Polsce lat 90. Miało przyszłość w ogóle dlatego, że z kolei Yuppiesi byli dziećmi punkowców z lat 70. Więc zbuntowali się, nosząc białe kołnierzyki i robiąc kariery w korporacjach. Więc my się zbuntowaliśmy na modłę lat 70. Wiadomo. Wasze pokolenie podchwyciło teraz, bo wiecie, każde nastoletnie pokolenie musi być w jakiś sposób ofiarą. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu taki etap rozwojowy. Wy musicie mieć bunt, musicie o coś walczyć, a w walce musi być ofiara, musi być strona pokrzywdzona i strona krzywdząca. I po prostu u was akurat padło na to, że osoba dysforyczna płciowo jest tym nowym, a chłopak, dziewczyna, normalna rodzina jest tym starym, reprezentuje to stare. U nas, w moim pokoleniu, stare reprezentowali pracownicy korpów, osoby robiące karierę. A u ciebie? To znaczy przeciwko czemu się moje pokolenie buntowało? Mhm. Wiesz, nie wiem, czy moje pokolenie się buntowało. Mi się wydaje, że przeciwko polskości, bo hipster jest taki londyński. Aha. Wiesz co, powiem tak. Hipsterzy, których znam z mojego pokolenia, wszystko siedzi w Londynie i mówi, jak w ogóle Polska jest okropna. I przyjeżdżając do Polski, na przykład przywożą kurwa przyprawy, bo nie wiadomo, czy u nas będzie można kupić. Wiesz co, ja ci powiem tak, ja mam, jak wspominam, te moje czasy, gdzie ten bunt się kiedy on się realizował wśród moich rówieśników. No to rzeczywiście, no to tak, polskość faktycznie, bo ja chyba byłem w gimnazjum jeszcze, jak wyszła wojna polsko-ruska Doroty Masłowskiej i w ogóle był jakiś taki, no nie wiem. Hurdur na Polaku cebula. Tak. Był taki odwrót w ogóle od wszystkiego, co rdzennie polskie. No nie rdzennie polskie, tylko rdzennie polaczkowe. Mhm. Ale wiesz, to w ogóle się nigdy nad tym nie zastanawiałem.
i nawet teraz miałem problem, żeby stwierdzić, tak, co było, przeciwko czemu my się buntowaliśmy, albo czego się po prostu chcieliśmy odciąć. Tym bardziej, że no właśnie, no mnie to nie dotyczyło, bo ja wtedy jeszcze byłem, uwaga, 100 lat za Murzynami. Wiesz, co jeszcze sobie uświadomiłam? No. Wtedy był odwrót od disco polo. Wybuchło disco polo za moich czasów. Remek jest 10 lat młodszy ode mnie. I jak twoje pokolenie dorastało do buntu, to w końcu disco polo stało się obciachem. No później wróciło z nami. Mm-hmm. No tak, też. A to też takie właśnie taka polska pszenno-buraczana. Ten film ma drugą, całkowicie nieocenzurowaną wersję dla wspierających. Fundacja Przemocnie nie jest dotowana przez Rzeczpospolitą Polską ani Unię Europejską. Utrzymuje się wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych odbiorców oraz klientów. Dlatego, jeżeli doceniasz naszą twórczość i chcesz mieć dostęp do bogatego archiwum naszych dotychczasowych filmów, zostań wspierającym. Kliknij w Wesprzyj i uruchom subskrypcję za jedyne 30 zł miesięcznie. Wspierając kanał, będziesz miał też dostęp do rozszerzonych, nieocenzurowanych i bardziej osobistych wersji naszych filmów i innych informacji, które podajemy do wiadomości publicznej. Jeżeli któryś nasz film wyjątkowo Ci pomógł, bądź przypadł do gustu, kliknij w Podziękuj i wybierz jedną z czterech kwot, za którą wykupisz możliwość podziękowania nam w specjalnie przeznaczonym do tego komentarzu. W obu przypadkach kieruj się instrukcjami, które wskazuje Ci serwis YouTube. Są bardzo proste i czytelne. Dziękujemy. 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 Jasne, że jeśli jesteś bardzo młodym człowiekiem, to jakiś rodzaj sztandaru jest Ci bardzo potrzebny. Coś, co bardzo łączy moje pokolenie lat 90., w sensie nastolatków z lat 90., z obecnymi, to jest czerwony sztandar z sierpem i młotem. Myśmy też byli komuchami. Teraz Wy jesteście komunistami, jesteście neomarksistami. Jesteście neomarksistami. Czyli zajmujecie się dzieleniem ludzi na grupy, przypisywaniem tym grupom uciśnienia i walczeniem o ich wyzwolenie. Piłsudski dobre 100 lat temu mówił, że kto za młodu nie był komunistą, ten na starość będzie świnią, czy tam socjalistą, ten na starość będzie świnią. I tak, trzeba być w waszym wieku neomarksistą i potrzebny jest jakiś sztandar. U nas to były sztandary anarchistyczne, u was bardziej są LGBT, ale nie szukajcie przyjaciół pod sztandarami. Nie szukajcie bliskości pod sztandarami, dlatego że pod sztandary osoby idą tak samo jak pod mundur i pod muzykę. Różne. Pod sztandarami mają się świetnie wszelkie zaburzenia, zachowania, osobowości, postrzegania, emocji. Niekoniecznie znajdziecie pod sztandarami ludzi o tych samych wartościach, co wy. To jest tylko deklaratywne. Z czasem będziecie widzieli, będziecie wyrastali z pewności i z jakiejś identyfikacji ideologicznej. Teraz, kiedy słyszycie słowo ideologia, to prawdopodobnie w ogóle słyszycie słowo ideały. A to nie jest tak. Ale dzisiaj bardzo potrzebujecie wiedzieć, kim jesteście i jakiś sztandar, jakaś ideologia bardzo pomaga Wam się poczuć przynależność. Ale to jest pozorne. Dlatego, że
pod sztandarami świetnie ma się agresja na przykład. Zauważcie rozkrzyczane osoby życzące śmierci wszystkim, którzy nie są przyjaciółmi grupy uciśnionej. Przecież to jest doskonały pretekst po prostu do rozładowania frustracji. I ta osoba rozładuje też frustrację na tobie. Ideologia cię nie łączy z innymi ludźmi. Łączy cię to, co masz zupełnie w środku, a więc taki właśnie wspólny vibe. I może się okazać, że masz go z kimś, z kim pozornie nic cię nie łączy. Jak zdejmiesz, odłożysz sztandar, zdejmiesz mundur, wyłączysz hymny, to może się okazać, że druga osoba, która zdjęła sztandary, swoje hymny odłożyła, ma z tobą więcej wspólnego niż koledzy, którzy z tobą maszerują. Więc gdzie szukać? Odradzam szukania tak na grupach problemowych, na grupach dla ofiar, dla grup uciśnionych, na grupach związanych z ideologią i z gustem. Odradzam. Gdzie łazić? Albo łazić właśnie tam, gdzie wiesz, że będą do ciebie podobni. Na jakiej podstawie podobni? No Baszta była miejscem, gdzie zbierała się cała zbuntowana warszawska młodzież. Więc wiedziałam, że przy takim poziomie buntu jak mój, ja spotkam tam ludzi równie zbuntowanych, wykolejonych, nieprzystosowanych i będę sobie mogła spośród nich wybrać tych, którzy są wykolejeni z tego samego powodu co ja, w tym samym stylu co ja. Ale spotkałam tam też mnóstwo wykolejonych zupełnie w ogóle jakiś absurdalny, abstrakcyjny, nie związany ze mną w żaden sposób ludzi. Większość spod tej Baszty to był po prostu śmietnik społeczny. Śmietnik intelektualny i moralny. Ale sporo przyjaciół tam poznałam. Warto jest i w dzisiejszych czasach to jest naprawdę łatwe szukać poprzez zainteresowania, czyli poprzez grupy zainteresowań. I znowu mnóstwo geeków, nerdów łączy się poprzez RPGi. Polecam LARPy. Tutaj, wiecie, jest pretekst, jest coś do zorganizowania, coś do stworzenia. Nie przyjdą ci ludzie, którzy nie tworzą. Podobnie na innych grupach zainteresowań, nie wiem, warsztatach plastycznych, warsztatach jakichś rękodzieła, warsztatach teatralnych, warsztatach z pisania. O co chodzi? Chodzi o to, że ludzie autystyczni łączą się poprzez zadania, poprzez realizację zadań wspólną. Więc idź tam, gdzie ludzie tworzą. Nie tam, gdzie słuchają jakieś muzyki, nie tam, gdzie się stroją w coś. Niekoniecznie idź na grupę fanów anime, ale idź na cosplay. Bo jasne, my mamy mocne takie fiksacje bycia fanami czegoś. Ale bycie fanem to jest podążanie za czymś. A tworzenie fandomu na przykład, to już jest coś, co jest tworzeniem. My wszyscy mamy mózgi stworzone do tego, by obmyślać systemy i coś projektować. Więc szukaj znajomych wśród takich samych mózgów. To w zasadzie tyle. Ciebie jeszcze bym zapytała. Jak ty poznałeś swoich znajomych? Tych, z którymi spędziłeś kupę czasu.
Mając te lata. Przypadkiem. 20. Co znaczy przypadkiem? Trafiali mi się po prostu. No to opowiedz jakiś przykład. No przykładowo byłem, jak poszedłem na studia i zacząłem bardzo szybko przebywać w mieszkaniu, w którym wynajmowały pokoje osoby z mojego kierunku, bo że tak powiem, pierwszy raz jak byłem na studiach, to pierwszy raz w ogóle ktoś wyszedł do mnie i, że tak powiem, pociągnął w ogóle mnie do siebie. I to się nigdy wcześniej nie działo. Czyli sam zostałem wciągnięty do grupy takich, no powiedzmy, że intelektualistów młodych, tak? A ten studiach też tam chyba. No i po prostu w tym mieszkaniu się pojawiały różne osoby, tak? I tak znajomych i z niektórymi się po prostu lepiej nawet mi rozmawiało. I tyle po prostu. Czyli po prostu być widocznym, nie? Często to wystarcza. Ja byłem widoczny, bo ja nie miałem zupełnie żadnych wcześniej praktycznie doświadczeń społecznych, więc ja się zachowywałem w trochę taki niecywilizowany sposób, ale zdaję sobie sprawę, że to niektórych wręcz ujmowało. Właśnie, teraz mi przyszło do głowy. To jest dobre. My się tego wstydzimy, pewnie staracie się bardzo to ukryć, że jesteście dzikusami, którzy nie potrafią się odnaleźć. A mnie tak na studiach też ciągnięto do grupy, która się właśnie na tych studiach tworzyła. Dlaczego? Ja chodziłam ubrana tylko na szaro i czarno. Żadnych ozdób, żadnego makijażu. A fryzura w sumie taka jak dzisiaj. I do nikogo się nie odzywałam, do nikogo nie patrzyłam i dużo płakałam. Dużo płakałam i chodziłam do telefonu zadzwonić do mamy, że ja się w ogóle nie mogę odnaleźć w akademiku i na studiach. I ja na pewno sobie nie poradzę, bo ja się tutaj nie potrafię odnaleźć, tylko cały czas płaczę. I po prostu pewne dziewczyny zaczęły za mną wołać. Albo pytały się, jaki fakultet sobie wybrałam i szły też na ten fakultet. Zaczęły mnie wołać, żebym poszła na papierosa z nimi. I tak, chodziło o to, że ja byłam totalnie widoczna przez to, że starałam się być zupełnie niewidoczna i w ogóle nie wiedziałam, jak się zachowywać. Po prostu byłam. I to nie jest złe, bo zastanawiacie się, jak być fajnym i co? I będziecie udawać fajnego dla osób, które dla was nie są fajne. A będąc takim po prostu dzikiem, zwrócić uwagę innych dzików na siebie, takich może trochę mniej dzikich niż wy. Ale oni będą wiedzieli, że wciągają do grupy mega dzika. Więc czysty zysk. Tak więc nie ma co się zastanawiać, jak być atrakcyjnym. A warto się zastanowić, gdzie mogą być atrakcyjni ludzie i tam pójść i po prostu być. I jak wam przyjdzie do głowy coś odpowiedzieć, kiedy coś usłyszycie, to odpowiedzcie. Ze środka swojej sfrikowanej natury. Bez cenzury. To tylko tak zadziała. Nigdy inaczej. Tematem następnego filmu będzie właśnie to, że to ja się mam zastanawiać, czy ja lubię ludzi dookoła. Czy oni mi się podobają, czy oni mi pasują, a nie zastanawiać się, jak się zmienić, żeby być lubianym i się dopasować. To będzie film dla dorosłych, nie konkretnie dla nastolatków, ale myślę, że bardzo wam się przyda. A na razie dziękujemy bardzo i do widzenia. Dziękujemy. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.